środę rano w Sosnowieckim Sądzie Okręgowym rozpoczęła się druga rozprawa oskarżonego Tomasza M. o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 11-letniego Sebastiana z Katowic. Na razie jednak wciąż bez przełomu, ponieważ tym razem na salę rozpraw zostali wezwani świadkowie. Z uwagi na wyłączoną jawność media nie mogą brać udziału w przewodzie sądowym, jak jednak udało nam się dowiedzieć od rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu, dziś przesłuchana została jedna osoba mająca status pokrzywdzonej. Ta niekoniecznie związana jest z 11-letnim Sebastianem. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 30 listopada i najprawdopodobniej wtedy na sali pojawią się rodzice zamordowanego chłopca. Będą mieli jednak prawo do odmowy składania zeznań. Nie jest jednoznaczne, że z końcem listopada Tomasz M. usłyszy wyrok. Przypomnijmy, że zabójstwo 11-latka z Katowic to sprawa, która w maju zeszłego roku poruszyła całą Polskę. 41-letni wówczas Tomasz M. uprowadził chłopca nieopodal jego domu, po czym zabił go, a ciało wywiózł na plac budowy. Tam chciał zamurować zwłoki w fundamentach domu, który stawiał. Mężczyzna przyznał się do wszystkich postawionych mu zarzutów, a łącznie usłyszał ich 7. Treść wszystkich wciąż nie jest znana z uwagi na ich drastyczny charakter. Po ponad 20 latach od likwidacji ostatniego połączenia do Jastrzębia-Zdroju wrócić ma kolej. Chodzi o połączenie miasta z Katowicami. Często ten temat był poruszany na spotkaniach z mieszkańcami, kiedy kolej wróci do Jastrzębia. Z tym, że warunek był podstawowy taki, skrócenie czasu dojazdu, bo kiedyś pociąg do Jastrzębia, relacji Jastrzębia-Katowice jeździł 2,5 godziny. Po tym, gdy w miejscu zlikwidowanych niegdyś torów powstanie ponad 20 km nowego torowiska, podróż ta potrwa mniej niż godzinę. Planowana inwestycja w ramach programu Kolej Plus zakłada budowę nowej nitki z Jastrzębia do Orzesza. Reszta trasy już istnieje. Warto podkreślić, że Kolej Plus to jest taki program, który daje naszej spółce możliwość odbudowy lub budowy nowych linii, które łączą mniejsze miejscowości z większymi aglomeracjami. To jest coś, czego do tej pory nie mogliśmy prowadzić tego typu prac, bo dysponowaliśmy albo funduszami europejskimi, które są nastawione na główne ciągi transportowe, europejskie korytarze, albo na rewitalizację głównych szlaków kolejowych w Polsce. Jednymi z wielu problemów, z jakimi boryka się dzisiejsza kolej, to właśnie brak dogodnych połączeń miejscowości z dużymi aglomeracjami. Na Śląsku, gdzie wiele linii w przeszłości zostało wymazanych z mapy, jest to szczególnie uciążliwe. Mniej pasażerów, bo gorsza infrastruktura, jak mniej, znowu było mniej pasażerów, to się nie opłacało w infrastrukturę i dochodziliśmy do momentu, w którym się okazywało, że odcinki linii kolejowych są zbędne, bo ludzie podejmowali racjonalne decyzje. Czyli mając do wyboru powolną podróż pociągiem lub szybką autobusem, wybierali to drugie. Koszt budowy nowego, starego połączenia pomiędzy Jastrzębiem i Katowicami wyniesie około 500 milionów złotych. Prace rozpoczną się w 2026 roku. To jedno z bardziej zaawansowanych urządzeń, integrujące pomiary medyczne i komputerową technikę, pozwalającą na interakcję człowieka z komputerem. Od teraz CyberOko pomaga pacjentom Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Pacjenci z urazami mózgu mogą dzięki temu kontaktować się z otoczeniem, mimo ograniczeń, jakie sprawia im choroba. Kontakt z pacjentem na początku wydaje się utrudniony, ale myślę, że takie urządzenie jak CyberOko jest w stanie pomóc nam określić poziom intelektualny czy zdolności poznawcze takiego pacjenta. Warto podkreślić, żeby pacjent mógł skorzystać z CyberOka, musi mieć sprawny wzrok. Urządzenie działa w prosty i intuicyjny sposób, śledząc gałki oczne. Chory za pomocą wzroku wybiera komunikaty, które chce przekazać. Przede wszystkim najważniejsze to, co daje CI, to jest poczucie sprawstwa naszym użytkownikom, czyli pacjentom, dzięki czemu mogą wyrazić to, co naprawdę chcą, to, co naprawdę czują w takim po prostu codziennym funkcjonowaniu. A to nie zawsze jest proste. Jak zaznaczają lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, Oko pomoże wielu pacjentom, których stan nie pozwala na normalną komunikację. Bardzo szeroka grupa pacjentów, biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy, zapotrzebowanie jest coraz większe, bo oprócz pacjentów poudarowych są też pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych, są pacjenci po ciężkich operacjach, guzach mózgu, którzy przeżywają te operacje. CI na razie został do UCK w Katowicach wypożyczony i trafił na oddział rehabilitacji neurologicznej. Otylia Jędrzejczak w roli nauczycielki WF, a właściwie autorki projektu, w ramach którego odwiedza szkoły w całym kraju, by z mistrzyniami polskiego sportu prowadzić przez 45 minut zajęcia sportowe.
Taki WF odbył się właśnie w 4 liceum ogólnokształcącym w Katowicach. To jest grupa wiekowa, czyli 7-8 klasy i szkoła ponadpodstawowa. To jest grupa wiekowa, która najczęściej rezygnuje z lekcji WF-u w okresie menstruacji. Więc my chcemy pokazać to, że to jest bardzo ważne, ale w ogóle z uczęszczania do szkoły w tym okresie rezygnują. Więc chcemy pokazać, jak bardzo ważne jest jednak to, ta społeczność, jak bardzo ważne jest to, żeby siebie nawzajem wspierać. Dziewczyny w tej grupie wiekowej też często siebie nie wspierają, a właśnie odwrotnie powinno być. Powinniśmy siebie w te właśnie bardzo wspierać w dążeniu do swoich marzeń, nie hejtować, więc o te tematy też są poruszane przez nas. Do projektu od kilku edycji zgłaszają się szkoły z całej Polski, jednak Katowice mają to szczęście, że jako miasto lekcje z mistrzyniami odbyły po raz drugi z rzędu. Dużo dziewczyn na przykład u nas nie ma zwolnień z WF-u, więc chętnie też ćwiczą. Ćwiczą sami. Przede wszystkim fitness jest bardzo. Widzę taki popularny pilates i dziewczyny chcą i tańce. Tak? To jest taki ruch, który jest potrzebny dziewczynom przede wszystkim i korzystają z tego. Po pandemii każdy jest, że tak powiem, spragniony tego ruchu, spragniony bycia z innymi ludźmi. I ta młodzież, która tak licznie przybyła, którą widać dzisiaj na tych trybunach, te dzieciaki, widać, że one się cieszą, że one tym żyją, że już się nie mogą doczekać. W zajęciach wzięło już udział ponad 20 szkół z Katowic i okolic, co łącznie dało blisko 300 trenujących z mistrzyniami uczniów. Otyli Jędrzejczak towarzyszyły olimpijki i medalistki Justyna Święty-Ersetic, Agnieszka Kolbuz-Zawojska oraz Natalia Czerwonka. Wspólny trening poprowadziła popularna instruktorka fitness Katrin Karbo. Fajnie, dużo ludzi, trochę tłok, więc tak nie w porządku. Ale tak to spoko. Lekcja z gwiazdami, więc warto chyba spotkać takie mistrzynie. Odczucia bardzo fajnie, myślę, że to jest bardzo dobre doświadczenie, więc warto przyjechać. Myślę, że dowiedzieć się czegoś nowego, jak to wygląda z takiej strony od dziewczyn. Po każdej takiej przeprowadzonej lekcji szkoła otrzymuje sportowe akcesoria, które potem mają służyć rozwojowi aktywności fizycznej. Strażacy z województwa śląskiego nieco wcześniej obchodzili uroczyście Święto Niepodległości i wręczali medale i odznaczenia. Tegoroczne obchody były jednak szczególne, bo wśród wyróżnionych znalazła się policjantka Agata Haluch-Wilman, która na początku listopada uratowała 3-letnie dziecko ze studzienki. Policjantka z Jasienicy weszła do wąskiej studzienki głową w dół. Nikt inny nie był tam w stanie wejść, bo przepust miał niewiele ponad 30 cm. Pod wpływem adrenaliny i człowiek nie myśli o innym w koło, co jest. Tylko konkretna sytuacja, dziecko płaczące i emocje. Myślę, że każdy z nas zrobiłby taki sam czyn, jeżeli była taka możliwość. Akurat tak się złożyło, że ja mogłam tam wejść i się zmieściłam, no i się udało. Dzisiejsze obchody są dla strażaków wyjątkowe, bo w tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodzi 30-lecie istnienia. Każdy rok, można powiedzieć, jest inny. My jesteśmy pocieszeni w momencie, kiedy mamy mniej zadań, mniej wyjazdów, natomiast ciągle ewaluują nasze zadania, ciągle robimy kolejne rzeczy, w różnych przestrzeniach się rozwijamy. Ten rok na pewno był dobry, bo nawet patrząc na to, ile jest ofiar, jest mniej ofiar, więc nasze działania były skuteczniejsze, lub też społeczeństwo jest bardziej rozważne. Wśród odznaczonych za zasługi dla pożarnictwa byli dziś marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz brygadier Arkadiusz Krzemiński, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wyższa Izba Polskiego Parlamentu w Sosnowcu. W środę w Pałacu Szena odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu. Temat sport i problemy z nim związane. Mamy tu jakby dwa zagadnienia. Sport amatorski, promocja zdrowego trybu życia, ale również i sport zawodowy, który przynosi nam tyle radości, tyle medali, tyle emocji, tyle wzruszeń kibicowskich. A w tej materii trzeba powiedzieć, finansowanie sportu wyczynowego, przechodzenie z grup juniorskich do grup seniorskich. To jest tylko kilka przykładów tego, że jest o czym rozmawiać. Rozmawiać jest też o czym w kwestii środków finansowych na sport, głównie ten zawodowy. Rzeczą chorą jest to, że samorządy muszą utrzymywać sport. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością w mieście, które jest właścicielem spółki, która prowadzi klub sportowy, ale bez wsparcia samorządów dzisiaj sport by nie istniał.
w żadnej dyscyplinie, i tej bardziej popularnej, i tej mniej popularnej. Ale nie tylko o problemach debatowano, bo do rozmowy zaproszono m.in. działaczy ludowych zespołów sportowych, którzy mówili o swojej roli. Poruszono również kwestię masowych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Tu się otwiera właśnie duże pole głębszego spojrzenia z jednej strony na młodego człowieka, z drugiej strony na rodziców, na nauczycieli. To wszystko jest niesłychanie ważne i wymaga pewnego pochylenia, zrozumienia. Wyjazdowemu posiedzeniu Senatu towarzyszyła wystawa Senat wczoraj i dziś w setną rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP.